No widziałem, jak leżeli w rzece, nie? No to ta starsza miała ten przewód w rączce, trzymała go, a ta młodsza leżała w drugą stronę, ale buzią już do rzeki. No do strony wody. No i tyle. Przyjechała straż, odciągnęli przewód i wyciągnęli ich z tych ciała z wody i tyle. Znaczy w tej chwili jest za mało faktów, które moglibyśmy potwierdzić lub im zaprzeczyć. Dostaliśmy po godzinie 14 informację, że porażeniu uległy dwie dziewczynki na skutek zerwania przewodu niskiego napięcia. Taka była informacja. No ale prawdopodobnie to od rana tak wisiał ten drut. Nie wiadomo jak to było, nie wiem. Około godziny 14 w dniu dzisiejszym dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze został poinformowany o porażeniu prądem dwóch osób na terenie Krzeszowa. Na miejscu udali się niezwłocznie policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, gdzie potwierdzili zdarzenie. Przybyłe na miejsce pogotowie potwierdziło zgon dwóch dziewczynek w wieku 12 i 13 lat.